Witam Was, kochani, na kanale Listen and Speak English. Dzisiaj właśnie jestem w takim bardzo fajnym otoczeniu przyrody, taki, można powiedzieć, już wiosenny powoli las. Mam dla Was dzisiaj bardzo fajną rzecz. Chcę otworzyć grupy, małe grupy, w których będziemy się uczyć języka angielskiego wspólnie. Takie małe grupy do 4 osób, czyli łącznie ze mną 5 osób, które łączą się razem na Skype'ie czy na WhatsAppie. Jeszcze pomyślę, jaką platformę tutaj użyć. Ale chciałbym takie dwie grupy na początek spróbować otworzyć, właśnie nauka 2 razy w tygodniu, czwartek i piątek. Dlaczego taka grupa 4-osobowa? Ponieważ jeżeli nawet jedna, dwie osoby w danym dniu z jakiegoś powodu nie będą mogły być na lekcji w grupie, no to jeszcze pozostałe 2 bądź 3 osoby mogą spokojnie wziąć udział i efektywnie, fajnie się właśnie uczyć w takiej grupie. Zwykle doświadczenie pokazuje, że jedna bądź dwie osoby czasem nawet mogą wypaść w tygodniu z takiej grupy z jakichś powodów. Także taka grupa 4 osoby, w oparciu o co będziemy się uczyć i czego będziemy się uczyć w tej grupie. Ponieważ nauka ze mną na lekcjach indywidualnych, żeby się ta nauka była efektywna, potrzeba co najmniej gdzieś tak 2 lekcji tygodniowo. No i ta nauka, ta kwota już miesięczna wychodzi dość duża przy tych 2 lekcjach tygodniowo. Dlatego chcę właśnie zrobić takie małe grupy do 4 osób, żeby umożliwić Wam właśnie efektywną naukę, także właśnie w takiej małej grupie i żeby zminimalizować znacznie koszty nauki. Dajcie mi znać, czy chcielibyście wziąć udział w takiej małej grupie, w takim projekcie. Po prostu podam w opisie tego nagrania poniżej e-mail i możecie się po prostu odezwać, jeżeli bylibyście chętni na to, żeby się uczyć ze mną właśnie w takiej małej grupie. Głównie chciałbym się skupić z Wami na konwersacjach. Konwersacje będą się opierały na właśnie tej czerwonej książeczce, o której zrobiłem filmik w miarę niedawno. Tutaj albo z tej strony pojawi się teraz właśnie link do tego, żeby sobie otworzyć nagranie, gdzie mówię o wiele więcej o tej czerwonej książeczce, omawiam wszystko, co w niej jest. Tą książeczkę też za chwilę postaram się tutaj pokazać na ekranie w jakimś miejscu. Możecie sobie i obejrzyjcie ten filmik, proszę Was. Bardzo fajnie tam pokazuję, jak uczymy się za pomocą tej czerwonej książeczki. Tam są głównie teksty. Te teksty są dla nas bazą do konwersacji. W oparciu o te krótkie teksty robimy sobie konwersacje. Głównie chodzi nam o to, żeby w tej grupie uczyć się mówić po angielsku, czyli będziemy głównie stawiali na konwersacje. Jest jeszcze jeden mały wymóg dla osób, które chcą wziąć udział w tym projekcie, w tych małych grupach. Wymogiem jest, żeby przynajmniej mieć tą znajomość języka angielskiego, przynajmniej właśnie na tym podstawowym poziomie. Dobrze by było, żeby osoba taka, jeżeli chcesz brać udział w tej grupie, żebyś znała czas present simple, present continuous i czas past simple. Dobrze by było, żeby te osoby znały właśnie czas past simple. Dlaczego? Ponieważ potrzebny jest nam czas past simple, żeby w oparciu o te teksty, które są w książeczce, sobie działać, ponieważ w tej książeczce pierwsze 2 rozdziały to już jest wykorzystywany czas past simple, ponieważ potrzebujemy te czasy znać, żeby już sobie właśnie mówić. Także dajcie mi znać, czy jesteście na tym poziomie już, czy moglibyście do tej grupy się przyłączyć. Jeżeli osoby byłyby chętne do tego, żeby taką grupę stworzyć, które jednak nie są jeszcze na tym poziomie, to też napiszcie mi, tak? Jestem na niższym poziomie, ale chciałbym zacząć, chciałbym w takiej grupie się uczyć. Teraz kwestia kosztów. U mnie godzina lekcji konwersacji, godzina lekcji, którą osoby ze mną mają, przy 2 lekcjach w tygodniu to jest 50 zł. I teraz, jeżeli to podliczymy i zrobimy z tego miesięczną kwotę, to wyjdzie nam dość duża kwota. Ale dzięki właśnie takiej małej grupie uda nam się znacznie obniżyć koszty nauki. Także to jest dla wszystkich z Was, którzy chcą się uczyć mówić po angielsku, ale nie dysponują może taką kwotą miesięczną, którą mogliby przeznaczyć na naukę języka. Także to jest właśnie oferta dla Was. Także jeszcze raz, w opisie nagrania podaję swój e-mail, czy w komentarzu napiszcie mi, chciałabym dołączyć do takiej grupy, będę się z Wami kontaktował już osobiście i będę tworzył takie grupy, będziemy patrzeć, które godziny w tygodniu, które dni w tygodniu nam pasują. Chciałbym, żeby to był czwartek i piątek, ale zobaczymy, jak to będzie nam wychodzić. Także napiszcie w komentarzu, napiszcie też do mnie wiadomość e-mail, czy bylibyście chętni dołączyć do takiej grupy.
Jeszcze chcę nagrać takie krótkie uzupełnienie do tego, co powiedziałem, ponieważ zapomniałem dodać kilku właśnie szczegółów. Jak będziemy się uczyć i ile ten kurs będzie trwał, powiedzmy, w tych grupach, tak? Pracujemy w oparciu o tą czerwoną książeczkę i naprawdę proszę Was, obejrzyjcie sobie ten filmik, który tutaj zamieszczam właśnie w tej karcie. Poniżej w opisie też będzie tego nagrania dodany właśnie link do tego wideo, gdzie omawiam sobie w szczegółach tą właśnie czerwoną książeczkę. Ja jej tu ze sobą nie mam, ale w oparciu o tą książeczkę, te teksty tam zawarte, będziemy się uczyć. I teraz tych tekstów w książeczce jest 67 bodajże. Jeżeli byśmy robili sobie jeden tekst na lekcji, jedną konwersację w oparciu o jeden tekst w tej książeczce, to mniej więcej ten kurs przy dwóch lekcjach w tygodniu zajmie nam jakieś 8 miesięcy, tak? Czyli to będzie taki kurs, gdzie w ciągu 8 miesięcy będziemy mogli przejść od najprostszych tekstów wykorzystujących właśnie tylko czas present simple poprzez troszeczkę trudniejsze, gdzie będziemy wykorzystywać past simple, później poprzez jeszcze trudniejsze, ponieważ w tej książeczce wraz z kolejnymi rozdziałami tej książki, kolejnymi tekstami używane są coraz trudniejsze czasy i coraz trudniejsze słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Także będziemy szli od coraz najprostszych present simple, present continuous i past simple do trudniejszych. Past perfect, tak? Present perfect continuous. Także ta nauka będzie trwała około 8 miesięcy. I co jeszcze chcę powiedzieć? Praca z tą książeczką. Moi uczniowie bardzo lubią pracować w oparciu o tą książkę. Teksty są super napisane, historie fajnie się rozwijają. Dlatego myślę, że będzie Wam się to też podobało. I cały kurs taki będzie trwał około tych 8 miesięcy, gdzie przejdziemy sobie od prostych rzeczy do coraz trudniejszych i będziemy uczyć się po prostu wykorzystywać ich w praktyce, w konwersacji. Także to chciałem dodać, napiszcie mi w komentarzach i odezwijcie się na mój e-mail, jeżeli byście byli zainteresowani nauką tutaj, właśnie w takiej małej grupie w oparciu właśnie o tą czerwoną książeczkę Angielski Historię. Do zobaczenia.